Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt. Witam was w kolejnym odcinku The Last of Us. Słuchajcie, udało mi się od... Aha, o kurwa, rzeczywiście, ja ten pokój przecież teraz miałem przejść. Chuj w dupsko. Udało mi się rozwiązać mój mały problem z latarką. Jak udało mi się go rozwiązać? Zrestartowałem grę i podejrzanym sposobem mam wrażenie, że latarka już działa. Podpiąłem sobie w tej chwili pada od PlayStation 4 i działa on naprawdę bardzo fajnie, bardzo responsywny jest, nie widzę z nim żadnego absolutnie w tej chwili problemu. Działa praktycznie idealnie. Zastanawiam się, jak w tej chwili powinienem tutaj postępować. Właśnie widzę, że mamy tutaj parę klikaczy i nie podoba mi się w ogóle ta sytuacja. Boję się, że zaraz któryś do mnie podejdzie, mnie zobaczy, złapie i zabije w chuj. Zastanawiam się też, czy dobrym pomysłem jest zlikwidowanie ich, bo no, ominięcie ich będzie trochę trudne. Znaczy nie wiem nawet, czy to są klikacze, czy jakieś bardziej zaawansowane. Jakieś klikacze może się tutaj znajdą. Spróbowałbym na przykład tego kolegę zniszczyć, bo dam radę go nożem właśnie w taki sposób zaciupać. Od razu odpalę sobie to. Jak się tutaj w ogóle kłóca? No dobra, jestem cały czas przykucnięty, to dobrze. Przejdźmy sobie w takim razie tutaj. Trójkątem się zbierało? Tak, trójkątem. Okidoki, coś mi się tu zbliżało? Nie, jest jeden kolega, który sobie non-stop krąży dookoła. On będzie dla nas chyba największym w tej chwili zagrożeniem. Niestety duża liczba zasobów, które grana tutaj prezentuje, każe mi sugerować się, że będzie tutaj co nieco do roboty. O kurwa, czy on przejdzie przez te drzwi? Chyba kurwa tak. O Jezus Maria, tak coś czułem. A Boże, Boże, no dobra. To się zdecydowanie nie udało. Pytanie brzmi, co zrobić, żeby to się udało? Nie wiem, kurwa, absolutnie właśnie niestety nie wiem. No dobra. Zrobimy tak jak poprzednio, czyli przeczekamy tutaj ten moment, aż klikacz, który się tam porusza, to wszystko są chyba klikacze, tak, no bo to takie odgłosy im się z głowy wydostają. Jest stresik, aż normalnie, kurwa, tracę oddech. No, on sobie tam w tej chwili zakręca. Myślę, żeby się schować właśnie za tym winklem i zaatakować go, kiedy on sobie tam przejdzie. Chociaż on mnie pewnie usłyszy, jak będę przechodził czy coś. No ale to się zobaczy później. Tego załatwimy nożem. To nie jest w tej chwili żaden problem. Tutaj... O nie, 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 nie. Kłócaj, kłócaj, Eli. Absolutnie nie będziemy się bawili w nic bardziej zaawansowanego. Dobrze pamiętacie lub nie, wszystkie klikacze są ślepe. Dlatego jedyne, na co muszę uważać, to żeby nie zwrócić uwagi byciem głośno. Dlatego ja nadal nie jestem do końca pewien, jakie tutaj zachowania są uznawane za głośne, więc... No dobra, poczekajmy na razie. Bo naprawdę chciałbym zniszczyć każdego z tych klikaczy. Zostało mi jeszcze czterech. Oni są wszyscy rozmieszczeni równomiernie. Niektóre się poruszają, niektóre nie. I największym właśnie problemem w tej chwili jest wyczaić, którego dam radę zniszczyć, a którego nie dam rady zniszczyć. Łatwo, bo te, które stoją w miejscu, wystarczy zajść od odpowiedniej strony i sprawa załatwiona. O, tego się nie uda zniszczyć. Może będę sobie, kurwa, tak skakał razem z nim, co? O Jezus Maria! No i teraz wszystkie mnie już zobaczyły. O. No tak, dobra, to mi zdecydowanie nie wyszło. Kurwa, ale jak je zniszczyć? Jaki będzie najlepszy sposób na zniszczenie ich? Dam radę tutaj tego w ogóle załatwić? Nie, tamten mnie usłyszy chyba, jak będę tamtego ciupał. No dobra, zawsze mogę próbować, wiecie, obejść ich tak, żeby olać tych dwóch, którzy się poruszają i może zdejmować tych, którzy sobie stoją w miejscu. Zawsze mogę próbować też ich rozpraszać, chociaż to jest, powiedzmy, bardziej agresywna taktyka. Nie wiem, zaraz się zobaczy. Tamten sobie idzie już w drugą stronę, zatem my zajdziemy tego kolegę od tej strony. On tutaj się podejrzanie zaczyna ruszać, kiedy my się do niego zbliżamy, ale nie będziemy się tym za bardzo przejmowali. Tutaj był jakiś zasób, ja go sobie może wezmę. Chuj wie, czy on się przyda, czy nie. Trudno powiedzieć. Tamci, oni sobie tam łażą. Mam nadzieję, że właśnie to przeskoczenie tutaj na szczęście było podejrzanym sposobem w miarę ciche. Które z tych klikaczy w ogóle łażą, a które nie? Dwóch łazi, dwóch nie. Okej. Tyle na razie zdołałem wyczaić. Dobra, zróbmy w takim razie w tej chwili tak. Podejdziemy do tego kolegi. Zaciupiemy go z noża.
Kucaj, kucaj. Okidoki. Tam mamy kolejnego kolegę, który niestety stoi do nas idealnie, kurwa, przodem. No, poczekajmy na razie, aż ci przejdą sobie w inne miejsce. Mam nadzieję, że tamten, który tam się tak, kurwa, szwenda, nie zacznie, wiecie... Nie zawinie, powiedzmy, za winkla, tak żeby mnie tutaj odwiedzić. Obawiam się, że zaraz się to właśnie stanie. Nie? Tak? Nie? Nie wiem. Chuj, oby nie. O, 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 dobra. Tak się ustawił. Ten tutaj niestety jest zaraz obok. Czy on mnie zobaczy? Nie, no nie ma bata. Musiałby mnie usłyszeć. Ja się w tej chwili nie ruszam ani kurwa milimetra. Chuj, czy ten przejdzie tutaj zaraz obok mnie? Czy skręci na prawo? Skręcił lekko na prawo. Hu, hu, chuj. Dobra. O, 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 o. Czy ona... Czy to gówno mnie usłyszało, czy mi się wydaje? Nie, nie słyszysz mnie. Wypierdalaj stąd. Jak najdalej. Poruszam się bardzo powoli i bardzo cicho. Ciekawe jestem, czy tego gościa w ogóle dam radę załatwić, jak podejdę do niego od przodu. Nóż. Dobra. Tam dam radę przejść? Dam. Tu jestem umiarkowanie bezpieczny, mam wrażenie. Posiedzimy sobie w miejscu. Nie, ja chyba muszę ich zniszczyć, bo jak będę otwierał te drzwi, bo ja muszę to jakąś kurwa bramę podnieść. Dobra, czekajcie. Pod selectem, czyli moim przyciskiem share, mogę sobie coś chyba stworzyć. Koktajl Mołotowa. Jak miło. Koktajl Mołotowa albo apteczka. Kurde, wykorzystuję te same zasoby. No dobra, trudno. Apteczki w tej chwili nie potrzebuję, zrobię sobie koktajl. Tak, klikaczu, tak, jesteś bardzo fajnym potworem, stworem. Ale ja cię niestety będę zmuszony zniszczyć, o ile tylko dam radę. Spróbuję się zakraść. Powiedzmy, resztę tutaj planu postępowania mam ustaloną. Załóżmy, że ciebie właśnie zabiję w taki sposób. Tak, 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 tak. I został nam jeden kolega. Jeden, który zaraz właśnie wyjdzie przez tamte drzwi i zacznie popylać tam, hen, hen w tamtą stronę. I wtedy spróbujemy go zajść od tyłu. Albo pierdolne mołotowym, to też jest opcja. Ale myślę, że zajście go od tyłu... Aż się kurwa tak stresuje, że tracę oddech. Zajście go od tyłu chyba będzie lepszą opcją. Dobra, spróbujmy w takim razie. Zajdę od tyłu, nóż, nóż, nóż. Jest, udało się. Kurwa, nie wierzę. Cały pokój oczyszczony? Calutki pokój oczyszczony. Proszę bardzo, i tak się mogę bawić. Dobra, nie będę na siłę łaził bez latarki. O, tutaj życie sobie odnowię trochę. Wezmę sobie cegłę do kolekcji, chociaż chyba właściwie to butelkę miałem, więc w sumie było to zbędne. No, suki, co wy na to, kurwa, załatwiła was? Mała dziewczynka. Naprawdę, tracę oddech. Ja strasznie wstrzymuję oddech, kiedy się dzieją takie rzeczy w grach, kiedy muszę się skradać, kiedy muszę coś przemyśleć. Tak więc pewnie jak będę grał w Tifa, to muszę sobie Aqualunga, kurwa, zamontować na plecach. Tam ciągle się będę musiał skradać, ale tutaj jeszcze dochodzi motyw horroru i tak dalej, no ale dobra, okej. Okay. Założę się właśnie, że gdybym zaczął to otwierać, to one straszliwie by mnie... No właśnie. To robi huk jak chuj! I nie byłoby absolutnie opcji, żeby zrobić to po cichu. No ale dobra. Wyszliśmy już z tych popierdolonych zakamarków, których tak bardzo w grach nienawidzę. Kurwa, skąd oni się biorą? Gdzie? Serio? Tutaj przyszły, kurwa, kolejne? Serio? Jezus Maria. To ja właśnie załatwiłem paru i, kurwa, prezentujecie mi kolejnych? Jezus Maria. Dlaczego mi to robisz, gro? Why are you doing this to me? Uh-oh. Nóż. Ja pierdolę. Sami się pod nóż nawinął. Uh-oh. Gdzie jest kolejny? Tam kolejny sobie łazi. Dobra. Oni, jak już było powiedziane, są ślepi. Tak więc, o ile ten kolega mi się tutaj nawinie jakoś bardzo wygodnie, to ja go z tego noża załatwię. Tylko właśnie on się tutaj zbliża tak... Tylko kurwa, którą stroną pójdziesz, pałop wredna? Dobra, odwinąłeś w tamtą stronę. Dobra, spróbujemy go teraz zajść.
Czy prawda? Właśnie niestety nie wiem dokładnie, jak on będzie łaził. Jak zawróci, to będzie gorzej. Chociaż one mają być teoretycznie ślepe, nie? Dobra, chodź tu, kolego. Chodź, chodź, chodź. No chodź, kurwa, nóż! Dziwko pieprzona. Okej. Nie ma już nikogo? Dobra, nikogo nie... Nikogo nasze nasłuchiwanie nie pokazuje. Więc załóżmy, że jest bezpiecznie. God damn it! Otworzyło się? Otworzyło się! I don't believe in my luck! Weź mi głowiec! Do dzieła! I don't believe in my skill! I am so awesome, you can't compile it! Nie wiem, co śpiewam. Karteczka! Co mam na karteczce? Rejestrator z Atrium. Ciśnij select. Nie trafię, kurwa, w przyciski na tym nowym padzie. Tak, dobry rejestrator, włącz. Cóż, Alice? Kurwa, no nie o to mi chodziło, chciałem słuchać chodząc, ja pieprzę. Rejestrator z Atrium, obejrzyj, włącz. Cóż, Alice, znalazłam rejestratora. Moglibyśmy wszystko udokumentować. Teraz chociaż mogę pogadać. Ale tylko do siebie. Wtedy od ciebie obrywałam. Wciąż cholernie boli. Chciałam ci dać jedzenie. A ty oskarżyłeś mnie o kradzież twojego. Masz pojęcie, jaka jestem głodna? Może źle już ze mną, ale... Zostawiłam cię, wiesz? Cholera, przeszłam jeszcze z 10 mil, zanim zawróciłam. Jak powiedziałeś, razem śpimy, razem jemy i sramy razem. Jednostka jest jak rodzina. Więc nie opuszczę jej. Ach, przeżycia. Mam nadzieję, że to koniec, bo sorry, ale tak zamulaście, tak kobieta mówiła, że odechciało mi się trochę tego słuchać. Dobra, podejdźmy do tego helikoptera. Nie jestem do końca pewien, jak tam na niego wleźć. Mam wrażenie, że jakoś właśnie tędy. O, kurwa, no, 100%. Okej, zimna krew. Stuprocentowo bezpieczny pomysł, laska. Hopsa. Spadnie pewnie. O! Któż by się tego spodziewał? Nikt! Jesus fucking Christ, gro. Raczej Ellie. Are you fucking kidding me? Jest jakaś apteczka. Będzie coś w niej? Musi być. Żeby to były. Wow! Czego ona szuka? Czegokolwiek w sumie. Nie puszczę cię. Dobrze, nie puszczę. Dobrze, spokojnie, rozumiem. Sweet. Zdobyliśmy aptekę. O, i znowu się cofamy w przeszłość. Co będzie za drzwiami? O, mówiłem, że kurwa karuzela. Już poprzednio o tym wspomniałem. No to kurwa super fajnie. Idziemy na karuzelę w takim razie. Czy światła nie zwrócą uwagi żołnierzy? Nie, zewnętrzne oświetlenie nie działa. Skąd wiesz? Wiesz, Melanie... Rozjebała mnie, jestem w końcu czarna. Niezły cacko. Włączamy! Ding dong. Ciekawe jestem, czy są tu jakieś inne fajne bajery, które mogliście znaleźć. Na przykład... Robienie sobie foci? O kurwa, można sobie zrobić focie? Obczajmy sobie. Jak to działa? Chyba trzeba postępować zgodnie z instrukcją. Ja jebie, działa w 100%. Znaczy, nie wiem, czy w 100%, nie, ale... Ty to zrób. Dobra, start. O, motywy. Wybierz motyw. Miłość, przyjaźń, czadzik. Miłość i przyjaźń są dla pedałów, więc bierzemy czadzik. Czaderski motyw. To ma być czaderskie tło? No co? Jedziemy. To tylko królik w okularach. Przygotuj się. O, dobra, uśmiech. Uśmiech po chuju. Jak aniołki. Nie pojebało mnie za bardzo? Dajemy bliżej! Te emocje na twarzach, kurwa, oczy im się prawie w ogóle nie zmieniają. Ściśnij twarz, ściśnij.
What the fuck is going on? Robimy miny. Dobra. Seksy. Jestem seksy. O, god, no, dobra, okej, niech będzie, kurwa, kółko. Facebook? Facebook. Może wydrukuje nasze twarze w książce? Lol, lol, lol. O, możemy po prostu wydrukować zdjęcia. Drukuj, pipo. Zobaczymy, czy druknie. No. No, jeszcze jedziemy. Aż kurwa nie wydrukuje. Ej, no kurwa, co to ma być? Ej, no kurwa, drukuj, pizdo. Rozpierdoli. Walnie tu? Aha. Durna kobieta. Boję się cały czas, że mi kabel spada, wypadnie. Chyba ją popsułyśmy. Chyba tak. Bo tak strasznie lata, dlatego tak powiedzmy próbuję jak asekurować. Więc... Lecimy w ślinę. O, wybaczcie. Rozglądamy się? I tak zaczynają siedzieć i kręcić głowami dookoła. Rozglądamy się. O, dobra zabawa. Dobra, jakoś kabel sobie muszę tu ustawić. O 6 rano zaczyna się za 10 minut. Wszyscy zwerbowani mieszkańcy muszą zgłosić się na służbę. O, nienawidzę tej baby. Ma taki suczy głos. No nie? Suczy głos. Ja bym zrobiła to tak. Uwaga! Zmiana o 6 rano. O Boże. Za 10 minut. Okej, dobra, teraz ja, teraz ja. Karteczka. Mieszkańcy muszą nosić... Notatka z kuchni. ...indikatory zawsze i wszędzie. Dupek ze mnie, dobrze. Obok mojego namiotu spotkałem Eli. Siedziała, głaskała mojego konia, wypłakując oczy. Co zrobiłem? Zmyłem się, zanim nie zauważyła. Kto to, kurwa, napisał? Może kosztować życie. O, tak, tak, to jest zdecydowanie lepsze. Uuu, dobra, to ciekawa sprawa. Jakiś tekst o tym, że Eli nosi w sobie smutek. Eli nosi w sobie sutek. To musimy też dobra rozkmina. Zobaczymy, co tam jest. Tylko trochę pedofilska. Czekaj, ta, no to może bym się tą karuzelą pobawił. Chociaż może rzecz... O kurwa, schody działają, aż trudno uwierzyć. Pierdolę to. Robię to, co zawsze robię na schodach ruchomych, czyli wchodzę sam. Łoja jebie, arcade'y. Dobra, zdecydowanie tak. Ten dodatek się skupia na opowiadaniu bardziej historii. W co mogę zagrać? W co mogę kurwa zagrać? Jest Pac-Man? Paku? Ja nie wierzę. Może w Cymbergeja? Tu coś działa chyba. Działa czy nie działa? Tutaj napierdalamy laska. Nie mów, że zepsute. Kopnij w to, może zepsute. To tak pomoże jak poprzednio. Kurde, myślałam, że uda mi się zagrać. Wciąż możesz. Jak? No, dobra, chodź. Zamknij oczy. Zamknij. Dobra. Nagle czuję, że coś wsuwa się między jej pośladki. Tym uderzasz, tym kopiesz, a tym blokujesz. Dobra. I zaczynają po ryju napierdalać. Zagrasz niepowstrzymaną, szponiastą, ale nieziemsko przepiękną Angel Knives. Mam to sobie wyobrazić? Oczy. Dobra, już. Ona stoi na skraju mrocznej świątyni, starożytnego sanktuarium, w którym organizowane są turnieje dla nieśmiertelnych. Twój przeciwnik, czarny kieł, wyłania się ze świątyni. To wielki mięśniak z trzema rękami. Ciekawe, po co mu ta trzecia, he? On chce tylko twojej krwi. Gdy on przyjmuje bojową postawę, włącza się muzyka. Co to, kurwa, wampir? Dajesz. Runda pierwsza. Walczcie. Runda pierwsza. Co się, kurwa, dzieje? Wyprowadza w twoją stronę podwójny cios. Podskocz. Dobrze, nie trafił cię. Lądujesz za nim. Okej. Gra mi symuluje granie na automacie? Zabrałaś mu około 15% zdrowia. Śmieszne. Z obrotu atakuje cię mrocznym szponem. Co mam robić? Wypierdalaj. Żeby skontrować. Atakujesz łokciami. Damn! Za serię ciosów. Odskakujesz, nie otrzymując obrażeń. Przez ostatni blok twój przeciwnik traci równowagę. Jest teraz podatny na atak. Kontratakuj niebiańskim na... Kurwa, zjebałem. Przyciskaj uderzenie, żeby się wyrwać. Góra, blok i kopnięcie, żeby wykonać ostrą szarżę. Kurwa, co ja zrobiłem? Nie, zły przycisk, ja... W dół, przód, uderzenie, żeby wykonać atak specjalny. Tak, przyjeb mu! Co ja, kurwa, robię? Kwadrat, kółko!
Tak! Tak, tak! Tak! Kurwa, kurwa! Góra! Je... Ja pieprzę, co tutaj za rzeczy dzieją? Mam mało, kurwa, czasu na wykonywanie tego trochę. Szczególnie, że ja, kurwa, jestem beznadziejny w bijatykach, co potwierdziłam chociażby Hanta. Zajebałem gnoja! O, może jakiś achievek będzie. Ekran robi się... O, fatality! Może Angel Knives zaczynają świecić. Raz za razem przebijam tułów, dopóki jego serce nie wyleci z klatki piersiowej. Odchyla się do tyłu i kopnięciem z półobrotu pozbawia go głowy. Fontanna krwi zalewa całe pole walki. To ultra zabójstwo. Angel Knives podnosi pięści do góry. Wygrywasz. Zajebiście! Nieźle jak na pierwszy raz. Jak? Da fuck, to ciekawe. Zajarałaś się. No dobra, trochę. Słyszysz to? Hej, wiesz co? Musimy wracać. Ja muszę wracać. Masz mnóstwo czasu, Riley, chyba wyczerpałam... Hona zaplecze, hona zaplecze. Umówmy się na jutro, dobra? Nie mogę. No, to może pojutrze. Eli, ja odchodzę. No dobra, to w takim razie kiedy? Mam rozkaz wyjazdu. Skąd? Z Bostonu. Mam dołączyć do grupy w innym mieście. Mówiłam im, że chcę zostać tutaj. Ale wiesz, jaka jest Marlin. Ona zawsze wie lepiej, nie ma z nią dyskusji. Jutro mnie zabierają. Okej. I tyle? No a co mogę powiedzieć? Nie wiem, no może dorać mi coś. Mówię serio. Po co mnie tu wzięłaś? Chciałam cię zobaczyć. No durna babą, że chciała trochę czasu z tobą spędzić? Sama nie wiem. Sama nie wiesz. Mam ci doradzić? Idź. To co, no pożegnajmy się. Idę zobaczyć, co tam się dzieje. Riley! Riley! Ja pierdzielę. Gdzie ona poleca? Jakie życie, taki rap! Zapierdalaj, Riley. Będziesz kwap. Biegniemy do przodu. Gdzie się kurwa Riley podziała? Nie będę marnował czasu, bo a nuż mi się latarka skończy. Uuu, manekajny, mój fetysz. Co się dzieje za drzwiami? Wow. Okej. Nic złego się tutaj nie dzieje. Kurwa, ale manekiny są trochę przerażające, to muszę przyznać. Na co się kurwa gapisz? Wow, co za agresja! Dziewczyno, manekiny też mają uczucia, co ty wyprawiasz? Oho. Ty widziałaś kiedyś coś takiego? Co, obraziłaś się? Nie wiem. Tak! Ale... O, kobieta, no, widać. To nie ty powinnaś być wkurwiona na mnie. To ja się tu wkurwiłam. O co? Bo poprosiłam cię o radę? Od kiedy przejmujesz się tym, co mam do powiedzenia? Byłyśmy kumpelami. Myślałam, że się lubimy, a potem każesz mi spierdalać i bez słowa znikasz? No, to takie lekkie skurwysyństwo z jej strony. Dzień. Masz wyrzuty? Mam ci wybaczyć? Spoko, nie ma sprawy. Powinnam się bunkrować po drugiej stronie miasta. Jeżeli dam się tutaj złapać, to już nie żyję. To nie wyrzuty sumienia kazały mi tutaj przyjść, Eli. No dobra, powiedziałam kilka słów, których nie mogę teraz cofnąć i...
Żałuję. A właśnie. Marzyłaś o pistoletach na wodę, pamiętasz? Prawie dałam się za nie zabić. Dla ciebie. Okej. Najpierw skopię ci dupsko. A potem pogadamy. Należy ci się prysznic. Pokaż, co potrafisz, dziewczynko. O chuj, będzie fight? Co, mamy się tak legit po prostu strzelać na wodę? Chodź, pokaż, co potrafisz. Ciskaj R1, aby naładować pistolet na wodę. Muszę się, kurwa, chować. Eli, chodź! Chodź tu, dziwko! Patrz, jak cię, kurwa, umoczę. Będziesz mokra jak cholera. Ładujemy! Kurwa, cover mi jest potrzebny. Cover! Gdzie jesteś, suko? Zaraz, kurwa, nasłuchiwanie odpalę i cię nie ma. Gdzie jesteś? Tam się chowasz, dziwko. Kurwa, za daleko jesteś. O, jaka cwaniara. Dobra, dobra. Dobrze, że mamy nieskończoną ilość wody przy sobie. O, kurwa! Jak mnie oflankowała, suka wredna! Masz, kurwa, masz! Moknij! Jest, wygrałem! Pata, pata, pon! Mówiłam! Wyrówna na wam. Konkurs mokrego podkoszulka dla dzieci. Nie, wait a second, no! Idź do pięciu, schowam się i jedźmy z tym. Znowu będziemy się napierdalać na pistolety? O chuj! Złoty wytrysk, wody. Wody. Raz, dwa... 3, 4, 5. Gotowa? Gdzie ta dziwka się schowała? Chuj, nasłuchiwanie nie działa. Podładujmy trochę pistolet. Coś czuję, że ona mnie sklepie niestety. Muszę ostrożnie się poruszać. Wygrana to podstawa. Tam jest dziwka, chodź. Właśnie, kurde, ona się odezwała. Ale słychać ją oczywiście, wiecie, nasłuchiwanie działa tak, że no kurwa, nasłuchujemy, nie? Tak więc nic nie wyczaimy sobie naszym nasłuchiwaniem, jeżeli ona siedzi cicho i się nie rusza. Gdzie ona, kurwa, jest? O, o, o. Where are you, bitch? I'm gonna find ya. I'm gonna kill ya. No była tu gdzieś, kurwa, na środku. Coś czuję, że mnie dorwie. O, o, o. Tam cię, kurwa, mam. O, kurwa, oberwałem. A tym tak trudno wycelować. Do dwóch wygranych? Weź się schowaj. Znowu! Kurwa, nie chce mi się. 3, 15, 23. Pora umierać. Gdzie jesteś, dziwko? Och, kurwa! Co za wredna pinda. O, rany. Wygrałam i mam cię. Wygrałam i mam cię. Wow, okej, okay. Wiesz co, masz szczęście. Fart? Tak. Jeszcze raz? Nie! Chciałabym, ale... Musisz wracać. Muszę wrócić. Okej. Luz. Może cię chociaż odprowadzę? Czemu nie? Czemu nie? Gdzie my wezmę plecaczek? Ktoś mi tam gdzieś tam przebąkiwał. Znaczy widziałem tak po innych let's playach, że jest, kurde, szansa, że... No... Już teraz skończę ten dodatek, ale kurwa, w sumie nie wiem, odcinek bym już skończył. Trochę mnie poniosło. Ale... Mówiłam serio.
Powinnaś iść. Przecież wiem, że ci zależy i... No wiesz... Chcesz tego, więc... Nie zatrzymam cię. A może powinnaś? Nie, błagam, nie odchodź. Bez ciebie umrę z tęsknoty. Dam sobie radę. Ty też dasz radę. Kiedyś się spotkamy. Weź je sobie. Mnie się nie przydadzą. A masz jeszcze tego Walkmana? No raczej. A weź pokaż. Trzymaj. Czego słuchasz? Puste kurwa kasety, bo nic nie mam. Naprawdę uschniesz beze mnie. Spadaj. Olej to, chodź. Maj, co robimy? Zobaczysz. Jedziemy z Auxerre. Ruszaj tyłek. Ale siada. Brakuje tylko rury. Dajesz. Dajesz, baby. Kręć pośladami z nami, kręć pośladami. Dawaj. Co jest? Hej, co tam? Nie idź. Pocałuję ją! Pocałuję ją! Boże jedyny! O kurwa! Ja sobie jaja robiłem! Ja jebie, co? Za co? Nie, serio, serio. Co teraz będzie? Co? Odjebało im naprawdę. Marlin raczej na to nie... Czekaj. O kurwa! Szturm zombiaków! Holy fuck! Okej, nie jest dobrze. Jest bardzo, bardzo niedobrze. Co się kurwa dzieje? Powracamy tutaj, serio? Znowu kurwa walka, nie walka? Jesus. Znowu nas cofa tutaj, tak? Ja boże, boże. Skaczysz? Skaczysz. Dobra, okej, ludzie, w takim razie jestem zmuszony, niezmuszony zakończyć odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zobaczymy, nie wiem ile potrwa kolejny odcinek, ale tego się dowiemy w kolejnym odcinku. Tak więc mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie ocenić tego filmu i cóż, do zobaczenia w następnym odcinku, który już chyba będzie finalnym odcinkiem tego dodatku. Tak więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.